Właśnie, a jak te cholewki się robi? Znaczy to jest akurat robione wykroje wzięte ze znalezisk z X-XI wieku z Opola. No, trzeba zszyć bloki, główną polewę, zszyć dolną warstwę podeszwy takiej wewnętrznej i zewnętrznego głównego płata skóry. I będzie jeszcze ono obrabiane, będzie wyszywane u góry tak samo. Będzie będzie zszywany tutaj z tyłu. Wtedy to będzie wykończony tu górę, góra. Będzie tak samo. Nie, on jest właśnie już wywinięty. Że szew idzie wewnątrz tego buta. No i co, wygodnie się w takiej bucie chodziło? No, wygodnie. Jak są dobrze dopasowane do nogi, to tak, tylko się ślizga w nich. Czyli to nie na nasze, nie na nasze drogi. Oj, tak. To tylko po trawie. No, podeszwy idzie zawsze wymienić. Podeszwy będzie albo klejona. A czy właśnie, czy wkłada się jeszcze coś tam w środek, żeby to jednak nie czuć każdy kamień? Nie, to znaczy podeszwa będzie od zewnątrz, albo będzie przyklejana. A tu albo jeszcze będzie... pan przyklei podeszwę, tak? Tutaj z dołu. Albo będzie klejona, albo będzie szyta. Przyszyta podeszwa. A jaki to jest kształt, jak tak się rozłoży? Może pan pokazać to, co pan szyje? Się chodzi o wykrój? Tak, to tak. Nie o wykrój. Się zszywa. Aha. Aha, tak, i naokoło trzeba zszyć. Znaczy są różne właśnie, czy zależy, tam można zobaczyć. Mhm. Jeszcze mówię, będzie wkładka taką napięte, żeby wzmocnić, żeby pięta się tak nie przecierała. I podeszwa jeszcze. Zależy, czy jakieś zdobienia na buty, ale to się robi zawsze przed zszyciem cholewki. A czy najpierw wyszywamy, a potem dopiero... Tak, tak jak jest w tych pierwszych tutaj butach, to najpierw się właśnie wyszywa, a później się zszywa cholewkę. A jakie to na? Widzę, że jakieś proste narzędzia pan ma do tego. Tak, dłuto, po prostu. Dłuto, ale nóż widzę. Nóż. A to co tam dalej? A to jest wosk pszczeli, żeby zaimpregnować rzad. Te dziurki to pan robi tym... Jezus Maria. Szpikulcem. Tak, szpikulcem. Jak długo można chodzić? Znaczy, nie wiem, chodzono w takich butach? Ja myślę, że tak. Zależy od... No. Tak, sezon, rok, myślę, że się przechodzi tak w nich. Mhm. Zależy potem, po czym się chodzi. Mhm. Ale myślę, że rok powinien spokojnie takiego dziennego użytku. A jaka to jest skórka? Cielęca. Cielęca. I co, można taką skórkę cielęcą jakieś taką, żeby sobie buty uszyć? No, jest na rynku, ciężko. Do garbarni ruszczakowej trzeba jeździć. No oczywiście są na internecie też strony, ale w garbarni jednak jest cenowo najlepiej. Największy wybór jest tak samo skóra. Mhm, rozumiem. Mhm.